Państwo, zaprosiliśmy Państwa, ponieważ uważamy i wszyscy to wiemy, że lubelski żużel łączy wszystkich mieszkańców Lublina. Kobiety, mężczyzn, młodszych i starszych. Bez względu na poglądy polityczne i zapatrywania. Niestety wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja obecnie z naszym żużlem, a właściwie ze stadionem. Stadion jest tym problemem, który musimy rozwiązać. Stadion, nowy stadion to bezpieczeństwo i dobre warunki zarówno dla zawodników, którzy na to zasługują, ale także dla najlepszych kibiców, jakich mamy w Polsce, którzy wprowadzili nową jakość do Ekstraligi Żużlowej. Dlatego wspólnie przygotowałam stanowisko Rady Miasta do wszystkich radnych, aby zwrócić się z apelem i prośbą do ministra sportu, pana Witolda Bańki, o to, aby dofinansował w kwocie 60 milionów złotych budowę nowego stadionu żużlowego. Aby była to inwestycja w sport, a sport powinien łączyć, a nie dzielić. I tak też się dzieje. Dzisiaj na meczach żużlowych widzimy ogromny doping wszystkich kibiców, ale także wszystkich opcji politycznych. Dlatego uważam, że lubelski żużel, który odrodził się jak Feniks z popiołów, zasługuje na nowy stadion przy współpracy wszystkich opcji politycznych. Będę zwracała się do każdego radnego. Stanowisko nie jest polityczne, jest merytoryczne. Na najbliższej sesji Rady Miasta we wrześniu będziemy je głosować i mam nadzieję, że każdy radny się pod nim podpisze. Sport powinien łączyć, a nie dzielić.